Wspaniałe wydarzenie miało miejsce 9 października w Czarnej Sędziszowskiej, gdzie aktor Henryk Hryniewicki z Teatru Nemno oczarował dzieci swoim wykonaniem Czerwonego Kapturka. Występ zorganizowała miejscowa filia Biblioteki Publicznej. Filia Biblioteki Publicznej w Czarnej Sędziszowskiej dba o swoich czytelników, szczególnie tych najmłodszych. Placówka stara się być miejscem nie tylko do wypożyczania i czytania książek, ale także do edukacji czy rozwijania pasji i zainteresowań dzieci. Biblioteka tu w Czarnej współpracuje przede wszystkim ze szkołą, z przedszkolem. Mamy takie już z nimi, spotykamy się praktycznie co miesiąc. Jak zaczynając od września, co miesiąc jedna grupa przedszkolna przychodzi i po prostu są zajęcia. To lekcje biblioteczne, takie spotkanie z książką, to warsztaty bożonarodzeniowe, na Dzień Mamy, na Mikołaja coś organizujemy. I tak jest, raz szkoła, raz przedszkole przychodzi. Tym razem biblioteka postawiła na sztukę. Do Domu Ludowego w Czarnej Sędziszowskiej zaproszono aktora z Teatru Nemno, Henryka Hryniewickiego. To tak wyszło nietypowo, ponieważ przeglądając książki na internecie, na Facebooku, wyświetliła mi się ikonka tego właśnie teatru, że ten pan jeździ po szkołach, po różnych instytucjach. I znalazłam tam numer telefonu, zadzwoniłam i żeśmy się tak, to już trwało ze 2 lata, bo zanim żeśmy się tak zdecydowali i udało się po prostu, bo z panem się dogadałam, pan obiecał, że przyjedzie, dzieci z przedszkola chętne były. Dzieci były zachwycone magicznym światem teatru, który ożywił ich ulubioną bajkę. Aktor przyciągnął uwagę widzów nie tylko swoim talentem, ale także poświęceniem, jakie włożył w stworzenie niezapomnianego spektaklu. To są takie spektakle z myślą o dzieciach, wykonane w teatrze lalek. Co charakteryzuje pańskie sztuki? Przede wszystkim, aby przez teatr dotrzeć do tego najmłodszego widza, czyli też myślenie o tym, aby też na przykład ten taki intelektualny poziom dziecka mógł sprostać właśnie spektakl, tak aby i nauka z tego wynikała, i zabawa, i przede wszystkim, aby zachęcić te dzieci do sztuki teatru. Henryk Hryniewicki zauważa, że obcowanie z teatrem od jak najwcześniejszych lat rozwija wyobraźnię, budzi zainteresowanie sztuką, uwrażliwia na piękno otaczającego świata. Naprawdę warto pokazywać spektakle teatralne w szkołach i innych placówkach, zapewnia aktor Teatru Nemno. Zachęcałbym wszystkich dyrektorów, decydentów o to, aby jak najczęściej zapraszać spektakle teatralne, szczególnie na poziomie. Nie szczególnie takie agencje, które to są ludzie z łapanki gdzieś z ulicy, ale żeby to też byli zawodowcy związani z pedagogiką teatru, z umiejętnością, żeby ten teatr był na trochę wyższym poziomie, tak aby nie zrażać tych dzieci, tylko je jakoś starać się zachęcać do tego teatru. Teatr Nemno powstał w 2014 roku. Na dzień dzisiejszy teatr tworzy jego pomysłodawca, aktor i reżyser spektakli Henryk Hryniewicki oraz Dagmara Jemioła Hryniewicka, która tworzy scenografię do spektakli. Teatr Nemno funkcjonuje jako teatr niezależny. Spektakle prezentowane są w różnych placówkach kulturalnych na terenie całego kraju oraz na festiwalach teatralnych w Polsce i za granicą.